Ilona Januszewska nie miała racji, gdyż ja nie nazywam się Janna Lichocka, tylko tak, jak się nazywam. Joanna Lichocka straciła głos jeszcze bardziej niż ja, zatem udała się, jak to mówi pewien klasyk, w odmęty służby zdrowia. No ale wolne głosy dzisiaj będą mi to w doborowym składzie. Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w naszym studiu. Dobry wieczór. Życzymy zdrowia pani radsky. Dokładnie życzymy, życzymy zdrowia szczególnie pani. Dziś. Y, szczególnie dzisiaj i życzymy zdrowia wszystkim Polakom, bo trzeba mieć końskie zdrowie do naszej służby zdrowia. No ale skoro rozmawiamy już w takim męskim gronie, to porozmawiamy, panie przewodniczący, jak mężczyzna z mężczyzną, bo mam wrażenie, że co do stanu polskiej służby zdrowia się pewnie bardzo m, zgodzimy. Tylko dlaczego, gdy pacjent jest nagi, gdy Bartosz Arłukowicz jest nagi, tak słabo słychać wasz głos. No dzisiaj Bolesław Piecha przed południem w rozmowie ze mną mówi, że mamy niczym w stanie wojennym, jesteśmy w polskiej służby zdrowia, a już teraz Ilona Sulik, rzecznik rządu, mówi, że to minister zdrowia odpowiada że, za zabezpieczenie leczenia pacjentów, a jak podpowiada mi Krzysztof Wyszkowski, to minister zdrowia zapewnił panią premier, że nie będzie żadnych trudności z opieką nad chorymi. Zatem już widać wyraźnie, że tym, który poleci będzie Bartosz Arłukowicz, ale to nie pójdzie na wasze, na wasze konto, a za to Polacy są wściekli, bo jedna trzecia, jedna trzecia nie istnieje w służby zdrowia dzisiaj. Rzeczywiście tak jest, ale to musielibyśmy porozmawiać o kondycji mediów w III Rzeczypospolitej. Gdyby odpowiedzieć na zadane przez pana redaktora pytanie, ta kondycja jest zła, bo kiedy przypomnimy sobie publikację ze stycznia 2006 roku, te ataki na wicepremiera ówczesnego Ludwika Dorna, którym... Słynne zakłócie lekarzy ano w kamasy, przypomnienie, właśnie. że można ich powołać do służby wojskowej. A no właśnie, a więc tą batalię, którą toczył wówczas wicepremier Dorn z porozumieniem zielonogórskim, no to pewnie kiedybyśmy byśmy sięgnęli do tych gazet, do tych materiałów filmowych, to zobaczylibyśmy, że media ówczesne stały po stronie czyjej? Lekarzy. A dziś media mętnego nurtu stoją po stronie czyjej? Ministra Arukowicza. Przecież w TVP Info dziennikarki, sam słyszałem, mówiły, ile to lekarze zarabiają. To są duże sumy. Zaglądały do kieszeni lekarzy. Pokaż, tak. pokaż lekarzu, co masz w w ta, to tak ten ta. czas. A, a minister Arukowicz też z marsową miną wychodzi na konferencje prasowe. Zresztą bardzo dużo ma tych konferencji prasowych i mówi, jak to z porozumieniem zielonogórskim będzie. Warczył, tylko nie pamięta, że jego szefowa. Ewa Kopacz w 2007 roku podpisała porozumienie wyborcze. Porozumienie wyborcze. No, bo przed oczami je dzisiaj jednakże naszym widzom. 14 punktów. Obie strony na pierwszym miejscu stawiają bezpie, bezpieczeństwo pacjenta. To porozumienie podpisane przez, uwaga, Donalda Tuska i Ewę Kopacz z porozumieniem zielonogórskim. Porozumienie wyborcze. I najlepsze jest 14 punkt. Wszystkie problemy i ewentualne różnice zdań związane z realizacją tego porozumienia będą rozstrzygane na drodze partnerskich uzgodnień między tak. liderami obu organizacji no to jak to wygląda w praktyce to wiemy no tak oni partnersko sobie uzgodnili w ten sposób że pan Twardowski został zastępcą Ewy Kopacz po wyborach w 2007 roku no i partnersko sobie tak z działem porozumienia tak, porozumienia zielonogórskiego, zielonogórskiego. Dziś mamy taką sytuację, że lekarze są biznesmenami, bo to też jest rezultat właśnie tych wszystkich porozumień, tego systemu, który wprowadziła Platforma Obywatelska razem z PSL-em. Czynnik zysku w opiece zdrowotnej. Przeciwko temu bardzo zdecydowanie występował Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński. Przypomnę, Rada Gabinetowa zorganizowana przez prezydenta Kaczyńskiego, zawetowanie ustaw, które na podstawie których przekształcają szpitale w spółki. No ale tu chodziło o pieniądze. Pieniądze. Tu chodzi o zarabianie. No i dziś mamy tak, że biznesmeni i lekarze chcą więcej zarabiać i, i rzeczywiście minister Arłukowicz mówi na przykład tak, no jest wolny rynek, są pieniądze, to muszą być wykonawcy, no ale to to nie jest wolny rynek, bo to są lekarze. Tu chodzi o co? Tu chodzi o to, żeby ratować zdrowie i życie ludzkie, ale no, gdzieś... Ta z drugiej Prawo strony, panie przewodniczący, no, trudno nie odnieść się do tych zarzutów, że ostatni raz to świadczenie za każdą naszą głowę ubezpieczonych zostało podniesione w 2008 roku. Wynosi 8,5 zł. To nie jest szokująca kwota, którą lekarz za dbanie o moje czy pańskie zdrowie ponosi. I trudno nie zrozumieć lekarzy, że chcą podwyżki, zwłaszcza, że dostają nowe, nowe obowiązki Ten... i odpowiedzialność karną, finansową, nie byle jaką. Ten system jest zdegenerowany. Ten system trzeba porzucić, zostawić go gdzieś się z boku. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, że zlikwidować NFZ. Tak, i finansować opiekę zdrowotną z budżetu państwa, dlatego, że wtedy lekarze będą zajmowali się leczeniem, a nie zarabianiem pieniędzy. Dziś można by powiedzieć tak, na czym zależy Arłukowiczowi, ministrowi zdrowia? No, na tym, żeby przetrwał. Bo być może go Odwołają. Ewa Kopacz być może go odwoła. Na czym zależy? No w tym jest skuteczne. Już tak, tyle no, lat, czy... ile razy mieli go odwołać, a tego nie zrobiono. Było kilka wniosków. To Prawo i Sprawiedliwość składało te, te wnioski o wotum nieufności. Na a Na nie składacie? czekamy na to, czym ta sprawa się zakończy, bo pewnie gdybyśmy złożyli teraz taki wniosek o odwołanie, to usłyszelibyśmy, że oto sprawa ulega upolitycznieniu, że my chcemy upolitycznić, że my chcemy zbić kapitał polityczny no, na tym. Takie ale zawsze to słyszycie, to Takie nie, ma nic, są, takie to są nie komentarze. ma nic nowego. Ale tym razem postanowiliśmy nie dać możliwości mediom mętnego nurtu, żeby w ten sposób mówiły. Ale zacząłem od tego, o co chodzi Arłukowiczowi. No więc chodzi o to, żeby przetrwać. O co chodzi lekarzom? O to, żeby zarobić pieniądze. Tylko gdzieś z boku zostają pacjenci, którzy na tym wszystkim tracą te mocowanie się Arłukowicza z lekarzami. No, wychodzi bokiem pacjentom, bo są pozamykane przychodnie, ludzie nie mogą się... Kilka milionów ludzi. Porozumienie zielonogórskie szacuje, że opiekuje się 12, ponad 12 milionami pacjentów. na no więc tyle ludzi jest pozbawionych opieki lekarskiej, kiedy minister Arłukowicz pogardliwie, bo tak to trzeba nazwać, na pewno arogancko, ale też pogardliwie, mówi, że no, nic się nie stało, bo ci pacjenci mogą pójść na ostry dyżur do szpitala, to ja pytam, kiedy on ostatni raz był na ostrym dyżurze w szpitalu? Zauważy, jeżeli by poszedł, że tam dwóch lekarzy musi wykonywać to, co wykonuje, nie wiem, dwudziestu lekarzy i jeszcze mają do czynienia ci lekarze z przypadkami zagrożenia życia i oni mają jeszcze zajmować się tymi, którzy są chorzy Jest to na nawet gorzej, panie przewodniczący, dlatego, że yy, młody ojciec, taki jak ja na przykład, wie, że nie może Pójść z dzieckiem do, na, na tą izbę przyjęć, gdyż tam nie go nie zaszczepią, bo nie mają jego dokumentacji medycznej no wstecz. Więc jest cały olbrzymi, olbrzyma rzesza świadczeń, które nie są w stanie tam wykonać. No ale dlaczego nie próbujecie wykorzystać tej sytuacji, żeby pokazać, żeby być adwokatami tych, którzy pierwszy raz całują drzwi swoich gabinetów lekarskich, odchodzą z kwitkiem, którzy zazwyczaj nie oglądają wszystkich programów informacyjnych, ale nie mają teraz swojego adwokata? My jesteśmy aktywni. Jak może być opozycja aktywna? Może być aktywna w Sejmie i opozycja może być aktywna poprzez proponowanie zmian. Te zmiany możemy wprowadzić wtedy, kiedy będziemy mieć władzę, kiedy będziemy mieć większość w parlamencie. Mówiliśmy już, ja mówiłem o tym, jaka jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości. 30 grudnia była konferencja prasowa. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, lekarz, chirurg wciąż praktykujący Tomasz Latos, przewodniczący Komisji Zdrowia Anna Zalewska, która ma także doświadczenie, jeżeli chodzi o zarządzanie służbą zdrowia. Mówiliśmy, co trzeba okay, zrobić. Okej, Pani Przewodnicząca, to są takie zwykłe środki, a Pański kolega, e, też lekarz, e, były minister zdrowia e, Piecha, dziś europoseł prawa i sprawiedliwości, mówi, że mamy stan wojenny. W 2007 roku Platforma Obywatelska e, Ewa Kopacz wręcz zamieszkała z pielęgniarkami pod KPRM. -em. W roku, w którym chcecie przejąć władzę i to w dwóch trudnych obszarach, to nie powinny być tylko zwykłe konferencje, które, no, jak sam Pan mówi, i media mętnego, to nie zwracają uwagi. Nie ma was w tych głównych Ale przekazach, to, to może to już, trzeba nadzwyczajnych środków. To już mówiliśmy też o tym, że wówczas w 2006 roku na przykład prezydent ówczesny poseł Bronisław Komorowski domagał się czego dymisji Ludwika Dorna PO, razem z Porozumieniem Zielogo, Zielonogórskim, polityczną umowę w kampanii wyborczej zawiązało to oni przecież wykorzystywali do, do tego, żeby zdobyć władzę. Nieporozumienie wykorzystywali do tego właśnie no, krzywdę ludzką. My pokazujemy, że tak działać w polityce nie można. Pokazujemy, co należy w tym systemie zmienić, jak to zmienić. Pokazujemy, że ale możemy to przeprowadzić. Ale czy tak jak pan powiedział przed chwilą, czekamy na to, czym się zakończy w sprawie Bartosza Rukowicza, bo wiadomo, że Bartosz Rukowicz się zakończy, ale problemy sformułowane przez ta podpisany pod tym porozumieniem, czyli Donald Tuska Wekopacznie nie kończą się, co widzę od 7 lat. Zwołujemy, zwołujemy Komisję Zdrowia. Mamy taką możliwość jako opozycja. 9 grudnia taka, posiedzenie takiej komisji się odbędzie. Minister zostanie przepytany w tej sprawie. Zapraszamy również premier Ewy na takie posiedzenie, bo to ona odpowiada, jest szefową rządu. Ona odpowiada A pełnomocnik za To pełnomocnik w Ministerstwie Zdrowia, pani Ewy Kopacz. ta pani powiedziała, że ona się nie zajmuje kolejkami, tylko konstytucją zdrowotną, czyli ustawą o świadczeniach zdrowotnych. Ja przypomnę tej pani, pani poseł, że w Konstytucji Rzeczypospolitej jest przepis bardzo wyraźny mówiący o tym, że każdy z obywateli ma prawo dostępu, równe prawo dostępu do służby zdrowia. Ale że jest potencjał zmiany, panie redaktorze, to chciałem się odwołać do 13 grudnia, do manifestacji w Warszawie. 100 tysięcy ludzi. Pokazaliśmy my wszyscy, ci, którzy przyjechali do Warszawy, że chcemy zmiany. Także będziemy... rok wcześniej miała 200 tysięcy ludzi. Dobrze. Będziemy, będziemy stale przypominać, że... I co zrobicie? Taki że sam marsz obronie służby zdrowia? będziemy stale przypominać, że jest alternatywa, że jest inny pomysł na to, jak, funkcja, jak funkcjonować powinna służba zdrowia, że trzeba wycofać... Ministerstwo Zdrowia zatem by dowodziło wszystkim? Czynnik, ten czynnik zysku, tak. Dlatego, że byłaby odpowiedzialność polityczna. Dzisiaj minister zdrowia mówi tak, no jest prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, on zawiera umowy z poszczególnymi przychodniami no i on jest daleko od tego. On w zasadzie za nic nie odpowiada. Nie, to minister zdrowia. To rząd, to władza. A na jakiej zasadzie za tą będą zawierane zatem kontrakty politykę. między Ministrem zdrowia a poszczególnymi przechodniami, szpitalami. Na zasadzie takiej, że będzie ocena dotycząca potrzeb zdrowotnych obywateli, to też warto zrobić, przeprowadzić. No i władza lokalna poprzez wojewodów będzie odpowiadała za to, jak zapewnić potrzeby zdrowotne obywatelom. I tyle. A nie niewidzialna ręka. Rynku, która ma wszystko uregulować, i czekamy na to, aż jedni lekarze zostaną zastąpieni przez innych. Skąd tych lekarzy minister Arłukowicz ściągnie? Może z zagranicy? Tak? Pewnie ci, którzy wyjechali przez te lata do Danii i Anglii, gdzie są lepsze warunki pracy, a nie tylko płacy dla nich. No to kończąc naszą opowieść o służbie zdrowia. Ekonomiści tłumaczą mi, że dużo taniej byłoby uznać, że wszyscy, tak jak jest to zapisane w Konstytucji, obywatele są ubezpieczeni z racji tego, że są nas obywatelami, niż wprowadzać drogie, skomplikowane i skorumpowane systemy informatyczne, stwierdzające, że czy pewno. ktoś jest ubezpieczony, czy nie. Czy zlikwidujecie ten, ten dziwny proceder sprawdzania, niesprawdzania czerwonych pasków, które nie są kompatybilne z tym, czy ktoś płaci składki? I albo Jak pokazują doświadczenie. Największe prek przekręty są właśnie na informatyzacji. Przyznają to nawet te władze, nawet szef CBA. Obecny szef CBA nazwał aferę informatyczną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji. Które były odpowiedzialne za um, informatykę, największą aferą w Trzeciej Rzeczypospolitej. Ale więc, oczywiście, o co w tym wszystkim chodzi? O to, żeby pieniądze wypływały, żeby pod stołem były przekazywane gdzieś tam do um, lewych kieszeni. No a ten system um, powinien się na jakiej zasadzie opierać? Na, na zasadzie takiej, że lekarz ma leczyć ludzi, a nie zajmować się zarabianiem pieniędzy. Czyli co? Teraz, jak Prawo i Sprawiedliwość, w, no w tym już roku, przejąłby władzę, to wystarczy mój dowód osobisty. I nie będę potrzebował żadnego zaświadczenia. Rzeczywiście, znaczy, mamy przecież system PESEL, każdy z nas jest zarejestrowany. No, no, niepotrzebne są jakieś dodatkowe karty, e, cudawianki. Po co to komu? Po to, utrzymacie żeby ktoś chciał za tym zarobić. Utrzymacie tą stawkę świadczeń zdrowotnych, nadal czy będziecie nie, podnosić? Ona powinna być podwyższona. Nigdzie w, w Europie. Nie ma, nie ma takiej niskiej stawki my mamy ponad 4% PKB przeznaczamy na, na zdrowie z reguły przeznaczone jest 6% PKB nie można oszczędzać na zdrowiu i życiu pacjentów a tak robi koalicja PO PSL oszczędza na zdrowiu i w konsekwencji na życiu ludzi Mariusz Boszczak przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości był moim państwa gościem a za już za moment preser Edwiga Staniszki zostanie państwo z wolnymi głosami wieczorem